Piłka nożna i strzelectwo. Co mają wspólnego te dwie dyscypliny? Bardzo dużo, bo w piłce nożnej najbardziej cenimy strzelców. Ale w naszej historii te dwie dyscypliny splotły się jeszcze szczególnie w roku 72 na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. A było to tak. Józef Zapędzki bronił tam złotego medalu w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego. Bronił i obronił. A kiedy już wrócił do siebie, do wioski olimpijskiej, to odwiedziło go dwóch piłkarzy, Grzegorz Lato i Lesław Śmikiewicz. Nasza drużyna wtedy była przed bardzo ważnym meczem ze Związkiem Radzieckim. Od wyniku tego meczu zależało, czy awansujemy do finału. No i Zapędzki opowiada młodym piłkarzom: panowie, kiedy szedłem na swoje drugie strzelanie, spotkałem swojego kolegę ze Szwecji, z innej konkurencji. On już zdobył złoty medal, ja poprosiłem go, pożycz mi na chwilę ten złoty medal, ja sobie go powącham i to mi przyniesie szczęście. Tak zrobił, powąchał, no i rzeczywiście złoty medal zdobył. No i kiedy młodzi piłkarze to usłyszeli, Śmikiewicz i Lato, to powiedzieli: mistrzu, to pożycz nam na chwilę to złoto, zaniesiemy je Górskiemu. Wiadomo, Górski jest przesądny. Jak on powącha, to nam to też przyniesie szczęście w meczu ze Związkiem Radzieckim i ewentualnie w następnym meczu w finale. Tak też zrobili, ale Górski zrobił podobno więcej. Nie tylko powąchał złoto Zapędzkiego, ale zgromadził całą drużynę w szeregu i wszystkim dawał do wąchania to złoto. Ja myślę, że najmocniej to musiał wąchać Kazimierz Dejna, bo został królem strzelców. 20 minut do zakończenia. Polska reprezentacja w ataku. Ucieczka teraz Tamczoka. Na polu karnym Gadocha i Lubański. Ale bardzo szybki jest ten prawy obrońca Webi. Do końca jednak walczy Anczok. Nadal mamy piłkę. Maszczyk. Lubański w środku. Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol Dejna. Gol! Gol, proszę Państwa! Nieporozumienie Balinta i Pancicza. Polska reprezentacja w Monachium prowadzi w walce o złoty medal z piłkarzami Węgier. I to nieprawda, że to zasługa Dejny, że zdobył dwie bramki z Węgrami, że zasługa Kazimierza Górskiego, naszego trenera. Ja wygłaskałem własnoręcznie złoty medal olimpijski. Złoto można albo głaskać, albo wąchać, albo i wąchać, i głaskać, ale najważniejsze, żeby to złoto zdobywać, a zarówno Józef Zapędzki, jak i polscy piłkarze w 72 roku zdobyli olimpijskie złoto.